Ofin, nosi tu Jurek, opowiada Jerzy Pokórce. Ja bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie przyszli. Jestem świadomy tego, że nie dla mnie, pośrednio dla filmu, a przyszli Państwo dla Jerzego Pokórki i bardzo dobrze, bo to jest trochę zapomniana postać i my tym filmem staramy się tę naszą pamięć nieco odświeżyć. Rzadko zdarza się znaleźć chłopca z robotniczej, jak czy tam nawet chłopskiej rodziny, który nagle robi niesamowite rzeczy i jest pierwszą osobą na świecie w tej dyscyplinie. Dlaczego film o Kukuczce? To jest może banalne, ale co cię najbardziej zainteresowało w tej postaci? Ja ze Śląska jestem, ale Dolnego. To jest zupełnie inny Śląsk, Łuczka, Górny Śląsk, prawdziwy Śląsk. I czyli osiągnięcia górskie, czyli to, że był normalnym facetem. Tytuł Jurek, bo właśnie wszyscy podkreślają, że był tym samym Jurkiem, którego żeśmy znali tyle lat, to dosłownie cytacji z Daniela Janusza Majera, który mówi, że mu się to podasłowało, nie uderzyło do głowy mimo końców lat 80. i tego, że był bohaterem tych światowych w zasadzie mediów i co był sportowcem roku w Polsce, to był takim zwyczajnym facetem. Jestem 80. rocznik, śledziłem dokonania Kukuczki. I wydawało mi się, że z takim super bohaterem, któremu się nic nie może stać, aż przyszedł 26 października. Pamiętam, jak dzisiaj leżałem na małym łóżku i był dziennik telewizyjny. I nagle okazało się, że jest super bohaterem, tylko i aż człowiekiem, no, że został ułożony. Starałem się, jak robiłem ten film, to powiedziałem Celinę na pierwszym, mówię, jak ty, Celina, bo jesteśmy na ty, więc to nie wiem, że sobie pozwalam za dużo, już jesteśmy na ty. I powiedziałem Celinę na początku, 5 lat temu się spotkaliśmy, że nie chcę być zaułki, nie chcę być pomnika, bo na Boże w ogóle. Oczywiście ja też nie jestem żadnym dziennikarzem, to co się stało po podpiku, to jest jeść smaczne i często wypowiadają się o Himalajzie, ludzie, którzy nie powinni w ogóle zabierać głosu. W ogóle kto powinien to oceniać, to w ogóle nie, to sami Himalajści. Jest to miłe, kiedy ekspedientka w sklepie mięsnym poznaje mnie. Daje z podlady lepsze mięso. Tak, co też mi się zdarza. Pewne rzeczy w życiu, te najważniejsze, wynikają z kompleksów. Nie czujemy się usatysfakcjonowani swoim życiem tu, więc szukamy gdzieś dalej czegoś. Gdybym się spinał, to nie zrobiłem filmu, tylko bym się spinał. A nie spinam się, więc chłonąłem książki, chłonąłem lektury, gdzieś ten w głowie scenariusz tej opowieści o Kukuczce i tym bardziej kiełkował. No i dlatego między innymi zrobiłem ten film. Ale nie, zupełnie się nie spinał, natomiast dużo chodziłem w ogóle, bardzo dużo. W szkole średniej, na studiach, to co drugi weekend jeździliśmy. To jest piękne w ogóle, no jakby to nawet szkoda mówi, że to jest piękne, no to w każdym chodzi po górach, to wie. Chciałabym wiedzieć, skąd Pan zdobył zdjęcia z gór? To były zdjęcia od rodziny Kukuczków, bardzo dużo. Od Darka Zaryskiego, dużo tych zdjęć HD, takich ładnych. Tam szczyty z chmurami, tam podmarne lodowe, to jest wszystko Darka Zaryskiego. No i sami też byliśmy w Nepalu, tam w tych górach, z Wojtkiem Kukuczką i tam też trochę kręciliśmy. To było bardzo trudne, bo mieliśmy chorobę wysokościową. Praktycznie wszyscy pierwszy raz byliśmy w takich górach wysokich. Wojtek już któryś raz, ale też miał chorobę wysokościową, czyli po prostu no, był bardzo słaby. Ale no różne. I sami robiliśmy i od tych takich wspinaczy, od tych materiałów. A czy wejście na wodę pierwsze Kukuczki było zakwestionowane dlatego, że ono się odbyło w ramach tej wyprawy kobiecej organizowanej w stanie wojennym przez Wandę Rutkiewicz, stąd Czerwińska też chwilę mówi, i oni wyprawa kobieca stwierdziła, że wy na karwanie wchodzicie, bo to jest nasza kobieca wyprawa, więc Kukuczka z Kurtyką, tego nie ma w filmie, weszli sobie aklimatyzacyjnie, nielegalnie, nie mając pozwolenia, na Brodpik i wracając z tego Brodpiku spotkali Messnera, który na Brodpik się akurat wybierał. Zapytał ich oczywiście, czy byli na szczycie, a oni tam wykręcają się, odpowiedzielibyśmy w okolicach szczytu. Messner cisnął, a czy byliście na szczycie? No to nie chcą skłamać, przyznali się koledze wspinaczowi, że no tak, byliśmy na szczycie, ale proszę, nie mów tego nikomu. I Messner wszystko później w Ministerstwie Turystyki wyśpiewał. Jak już stawał pod ścianą Kurtyka, no to jest taki bywa nadważliwy i rozemocjonowany, gdzieś już się chciało wycofać, a tu z kolei pewność Kukuczki, taka wręcz upór, ta zawziętość w parciu do przodu, to było kapitalne. To są Wielicki w filmie, że przez to, że byli tak różni, tworzyli tak świetny duet.